Wróciliśmy troszkę do starych czasów, pojawił się wątek kaset, prawda, różnych takich sentymentalnych wspomnień, właśnie jak to było kiedyś. Słuchajcie, i dowiedziałem się też, że ty jeździłeś na deskorolce i też byłeś zainteresowany koszykówką, prawda? Pamiętasz tamte czasy? Tak, koszykówką byłem zainteresowany bardziej tak rekreacyjnie, że tak powiem. Deskorolki miałem taki czas, że nie robiłem nic, tylko jeździłem na deskorolce i mam w planie w ogóle do tego wrócić. Muszę sobie kupić deskorolkę, cholera. To jest ciekawy temat. Słuchaj, tak. Pamiętasz takie czasy, gdzie były dwie grupy tych pierwszej fali hip-hopowców w Polsce? Jedni byli deskorolki. Tak, a drugi byli... Było trochę tak, ale u nas nie było tego podziału. U nas było tak, że jeździliśmy na desce pograć w kosza, wiesz, było tak. Dokładnie, także nie było żadnych jakichś tam podziałów, ale rzeczywiście tak było, pamiętam to, no. Pamiętasz takie czasy, kiedy na przykład hip-hopowcy, kiedy już weszli tacy typowi, nie jeździli na deskach, wiesz, interesowali się rapem, zaczęli się, no wiadomo, że ten wygląd był podobny, no teraz wygląd skatera się trochę zmienił, prawda? Też takie czasy, no, prawda, czuli się hip-hopowcy urażeni tym, że są traktowani jako skejci, chociaż tak naprawdę z deską nie mają nic wspólnego. Jak w kontekście tego, jak zmienił się ten wizerunek dzisiaj? Ja zawsze, wiesz, oni byli źli, że hip-hopowe rzeczy mogłeś kupić tylko w skate-shopach, pamiętasz? Był taki czas, nie? Że nie było takiego czegoś jak sklep nazwany jakoś tam, tylko każdy musiał być sygnowany, że to jest skate-shop, nie? I tam było od desek, tak szedłeś koło tych desek, pyk, i kupowałeś dopiero jakiś ciuch, nie? Pamiętam, tak było, no. Powiedz mi, jeżeli chodzi o koszykówkę, lata 90. pewnie jak większość zajawieńców tego sportu śledziłeś rozgrywki w NBA jeszcze w telewizji publicznej. Jakie były wtedy twoje sympatie? Lubimy sobie do tego tematu powrócić. Wiesz co, no jakie były wtedy moje sympatie? Ja powiem ci... Byłem za Chicago. Kto nie był za Chicago, powiedz mi? Byli tacy, ale to jacyś, wiesz... Nie widać tego, nie pokażesz. No i później się napierdalamy wszyscy. Co kurwa? Żartuję. Ja powiem ci, aż tak nie wczuwałem się, żeby oglądać rozgrywki NBA. Wiedziałem, kto to był, wiesz, Hugh Grant i wiedziałem, kto to był, wiesz... Hugh Grant to taki aktor. Przepraszam. Cztery wesela i pogrzeb. Dlatego, no, tak właśnie się interesowałem koszykówką bardzo, nie? Czyli raczej to musi wejść, no. Nie, dlatego ja jakoś tam koszykówką strasznie, jeżeli chodzi, wiesz, o oglądanie i śledzenie rankingów i wszystkich tych rzeczy raczej nie, wiesz. Tak, bardzo dużo się interesowałem koszykówką. Grant Hill. No, dokładnie. Grant Hill. O, Horace Grant, też. Też właśnie lubiłem patrzeć, jak on tam dryblował i super w ogóle tam. O kurde, to były... Silny skrzydłowy to był, a tutaj się złapaliśmy cię. Bardziej pójść pograć niż, wiesz, produkowaliśmy już wtedy muzykę, także bardziej oglądałem, wiesz, rozgrywki DJ, wiesz, jak tam skreczują na Vivie w MTV-u niemieckim. Znaczy, czyli w World Cupie, który prowadził Tyrone Ricketts, tak? Pamiętasz tę audycję? Nie było MTV-u, było... Aha, MTV-u niemieckie było, jak było już niemieckie MTV, ale jeszcze wcześniej była Viva i był fajny program o 23 World Cup się nazywał. Prowadził właśnie Tyrone Ricketts, bardzo fajne też rozmowy. Masz jeszcze? No jedna z moich inspiracji, nie ukrywam. Patrz, udało się. Czułem, wiesz, w tą akcję, ale sport lubię bardziej uprawiać niż śledzić, może tak. Jarecki, słuchaj, ty też lubisz brać sport, okazuje się, że bardzo taki niecodzienny jak na hip-hopowca. No pyk, no widzisz, kurczę, znaczy... Wspinaczkę górską. Wspinaczka. No wiesz, jeżeli chodzi o moją wspinaczkę, to kurczę, wzięło się po prostu z umiłowania do gór, nie? Do wszystkiego, co związane z górami, wiesz. To się zaczęło najpierw chodzenie po tych górach, trekking, później, wiesz, okazało się, że u nas w Opolu otwierają pierwszą sekcję wspinaczkową, no i jakoś tak, wiesz, ze znajomkami, którzy też się interesowali tematem, wiesz, jakby no nie było innej opcji, tylko spełnić, wiesz, swoje marzenie i po prostu, wiesz, przyłączyć się tam do tej całej ekipy. Później miałem... Trenujesz cały czas? Pyk, no miałem długą przerwę, nie? Miałem długą przerwę. I się naopowiadałem, wiesz, tą znajomką, kurczę, o tym wszystkim, wiesz, w końcu po latach, kurczę, oni mnie tam zabrali z powrotem na tą siankę. I wiesz, utworzyła się teraz taka mocno fajna ekipa i jeździmy się wspinać. Wiadomo, że to jest wszystko rekreacyjnie, robimy rekreacyjnie, to nie są jakieś super wyczynowe rzeczy, ale powróciliśmy do tematu. No i tak, kurczę, powiem ci, ze zdwojoną siłą, bo wiesz, na przykład nigdy, wiesz, nie, wcześniej nie wspinałem się
w Tatrach na przykład, nie? A to już jest taki, wiesz, grubszy temat, nie? To już nie są skały tam po, wiesz, po 30 tam metrów, tylko ściany po, wiesz, po 300 na przykład metrów, nie? To, to już nie ma żartów. No i fajna zajawka, wiesz, takie proste drogi kursowe, wiesz, są dla wszystkich dostępne, tylko wystarczy po prostu, no nie wiem, znać, dobrze wykonywać operacje sprzętowe i, wiesz, można się wspinać bezpiecznie i to jest jakby dla każdego, nie? Fajny temat. Myślę, że bardzo fajny. Też moja kuzynka uprawia wspinaczkę, stąd też jest mi poniekąd bliski. Też ma właśnie grubą zajawkę. Mniej więcej czuję, wiesz, opowiadała mi dużo i wiem, jakie emocje temu towarzyszą. Wiem, o co chodzi. Wy macie tutaj fajną lokalizację, nie? W Krakowie, bo tu, wiesz, nieopodal są, jest Jura Krakowsko-Częstochowska, nie? No i bardzo blisko macie też Tatry, nie? Także, wiesz, zazdroszczę. Nie wiem, czy to ja mam lęk wysokości ogólnie. Mój największy koszmar to jest tak, że się budzę gdzieś na jakimś wysokim, prawda, tym nie, i nie mogę, wiesz, ani w przód, ani w tył, tylko, wiesz, nie, ciężko. Ale często, tym bardziej podziwiam. Często ludzie mylą, kurczę, lęk wysokości z naturalnym lękiem do przestrzeni, wiesz. Więc, kurczę, wiesz, musiałbyś to sprawdzić, bo co innego jest, jakby cię wystawili gdzieś tam na jakąś wysokość, byś popatrzył i zakręciłoby ci się w głowie, to rzeczywiście masz wtedy lęk przed, kurczę, przestrzenią, to jest naturalny lęk i dzięki temu żyjesz, nie? Wiesz, co chodzi? To jest jakby... Dokładnie, a wiesz, a najlepiej się walczy, wiesz, z takimi rzeczami, jak samemu o własnych siłach jakby zdobywasz tą wysokość i wtedy jest super, nie? Dokładnie! Słuchajcie, specjalnie poruszamy sobie wątki różne około muzyczne, około hip-hopowe, żeby też pokazać, że tak naprawdę hip-hopowcy to nie tylko koncerty, szalone melanże, prawda, tylko również bardzo ciekawe, często sportowe zainteresowania. Ten motyw się potwierdza, dużo raperów, dużo wykonawców mówi o tym i dlatego też chcemy to podkreślić, tym bardziej, że no takie zainteresowanie, jak na przykład wspinaczka wysokogórska, jest to bardzo oryginalne. Sport to zdrowie, trzeba się ruszać, wiesz, słuchajcie, ale wróćmy troszeczkę też do waszej twórczości muzycznej. Jest jedna rzecz, o którą bardzo chciałbym was zapytać. Też. I właśnie w związku z tą rzeczą dzisiaj też spotykamy, prawda? Tutaj pewne hasła są uniwersalne i na pewno potwierdzamy. Tak. Słuchajcie, wasza płyta, ta, którą ja szczególnie zwracam uwagę, czyli jeszcze raz wracamy do płyty Mucha nie siada, ma, że tak powiem, dwa oblicza. Z jednej strony dużo tego luzu, dużo tych utworów płynących, dużo przyśpiewek, śpiewania, to fajnie brzmi naprawdę, a z drugiej strony właśnie te utwory ostre, ten jakby właśnie te promujące płytę, one są, no, ewidentnie, mówiliśmy tu o inspiracjach. Nie boicie się tego skojarzenia z tymi inspiracjami, bo ja to słyszę, mi się te kawałki bardzo podobają, ale wiecie, co mam na myśli, prawda? Jarecki. Tak, no. Wiesz, no ciężko powiedzieć. To jest na tej samej zasadzie, co mówiłeś o Czesławie Niemenie w kontekście Jamesa Browna, tak? Z jednej strony wiadomo, że inspiracja jest okej, okay, i ten stary, no kojarzy mi się z Busta Rhymesem, kojarzy mi się z Redmanem, wiesz, to chyba jest słuszne skojarzenie, tak? Czyli dobrze. Dobrze. No właśnie. Wiesz, my tego dużo słuchamy, wiesz, czerpiemy z tego inspirację i, wiesz, no to jest jakby naturalne, nie? Słuchamy tego dużo i czerpiemy z tego inspiracji. Nie wydaje mi się, żeby to było złe, nie? Bo jak masz czerpać z kogoś inspirację, to moim zdaniem, wiesz, z tych najlepszych należy, wiesz, jakby ten. A jeżeli chodzi o krank, no to zawsze staramy się to robić, wiesz, jakby dla jaj, bo ja nie widzę na przykład, nie widzę konieczności w naszym przypadku robienia kranku na poważnie, nie? Bo tak, wiesz, co chodzi. No właśnie, a propos, jeszcze ja chciałem tylko dodać, że fajnie, że kojarzycie się z takimi, wiesz, takimi graczami ta muzyka. Ja się cieszę, bo bardzo możliwe, bo naprawdę dużo się nasłuchałem, powiedzieć tu od Busta Rhymesa, wiesz, dla mnie to jest jeden z lepszych raperów na świecie, na pewno. Więc nasłuchałem się tego strasznie dużo i bardzo możliwe, że możesz usłyszeć szczyp do tego, wiesz, w tym, co robimy. Nie? No dokładnie, jeszcze a propos Busta Rhymesa, mi się wydaje, może to będzie mocne, co teraz powiem, ale a też nie jestem guru, wiesz, w tym, żeby nie wiadomo, wiesz, żeby takie rzeczy jakby mówić, ale w moim odczuciu, wiesz, połowa, kurczę, raperów w Polsce powinni czerpać z Busta Rhymesa, wiesz, jakby inspirację, bo ma niesamowite flow, a wiesz, no, powinni jakby to flow, kurczę, wiesz, wydobyć w tą stronę, mi się wydaje, nie? Znaczy, nie powinni, moim zdaniem, nie? To też nie chcę nic narzucać, nie? Wiadomo, że każdy ma jakby swoją receptę na ten temat. Wspomniałeś też o motywach krankowych. Jak mówisz o tym, to przypomina mi się ten teledysk, na którym jedziesz na rowerze. Dokładnie tak. Słuchajcie, też takie pytanie, może nieco kontrowersyjne, może nieco trudne. To jest dowcip, sam powiedziałeś, prawda? A że to jest pewnego rodzaju dowcip. Nie boicie się, że ten dowcip jest śmieszny tylko za pierwszym razem?
Wiesz co, oni wtedy się nad tym nie zastanawialiśmy, po prostu wiesz, my mamy taką akcję, że wpadamy do studia, robimy jakiś numer i się w ogóle nad tym nie zastanawiamy, wiesz, bawimy się przy tym jak dzieci, wiesz co chodzi, a później patrzymy, proste, albo patrzymy się na efekt finalny i mówimy, o chyba trochę, wiesz, przygięliśmy pałę, no, ale wiesz, no nie zastanawialiśmy się jakby wtedy, kiedy to robiliśmy, wiesz, nad tym, że to, nie wiem, może być za mocne czy coś, po prostu dobrze się bawiliśmy tym i to chyba jest najważniejsze, nie? No, tak jest, bagno. Dobra, słuchajcie, panowie, fantastycznie się z wami rozmawia, poruszyliśmy wiele takich, no myślę, ciekawych bardzo wątków. Lubicie ogólnie udzielać wywiadów? Tak, pan, wywiad chciałem powiedzieć, bo ostatnio mieliśmy dużo takich wywiadów, naprawdę, wiesz, przez ludzi, którzy nie mają w ogóle pojęcia o robieniu wywiadów i strasznie mnie takie coś denerwuje. Ktoś zawraca nam głowę, mówi, ziomeczku, wiesz, godzinę porozmawiajmy i tak dalej i zadaje mi stare pytania z cyklu, wiesz, jak się skręczyły i co to jest płyta, wiesz, albo ostatnio mówi, podchodzi do grubego na przykład chłop i mówi, wiesz, proszę bardzo, tu grób są, do mnie podchodzi tu młody, mało lat. Ja mówię, siema, to jest PZ, wiesz, no bo to miałem odpowiedzieć, wiesz. Ludzie po prostu kompletnie nieprzygotowani biorą się za, wiesz, ja nie wiem, oni chyba po prostu mi się kiedy wydaje, chcą wejść na backstage, wiesz, i to, że są, wiesz, z mikrofonem i kamerą, to jest jakaś, tak, wiesz, jakaś podjarka, żeby tam wejść. Nie? Także szacun tutaj dla ciebie, wiesz, że wiesz, w ogóle o czym tutaj rozmawiamy, nie? Tak, jest luźna atmosfera, kurczę, także wiesz, ale piąteczka, piąteczka, dzięki panowie. Bek. Ale słuchajcie, nie odpuszczę wam takich standardowych kilku pytań, myślę, że tutaj nie będziecie mieli mi za złe. Plany najbliższe, wiem, Jarecki, że szykujesz solówkę, no bo tak naprawdę do tej pory współpracowaliście jako duet, teraz szykujesz solowy album, czyli możemy się spodziewać innego doboru producentów. Pyk, no znaczy wiesz, no wszystko jakby robimy cały czas w Kurniku, nie? I tam jest, jak, to jest, Kurnik jest jakby mój drugi dom, nie? I wiesz, no i ten rok mam nadzieję, że wiesz, że to będzie super przełomowy rok, nie? Bo mamy super rozległe plany na ten rok. Na pewno to będą, jeżeli się uda, to wydamy w tym roku dwie płyty i to by było fajne. No jedną z Bartkiem w tym momencie klecimy. Coś w stylu Mucha nie siada dwa, no bo wiadomo. Pyk. Jeżeli chodzi, mamy zrobione chyba 6 numerów, myśleliśmy o epce, ale ludzie mówią nam, żeby nie wydawać epki, żeby zrobić płytę, bo podoba się, mówią, że jest grubo sytowiec, więc chyba zabierzemy się, nawet nie chyba, teraz już postanowione, że na pewno zabieramy się za to w ten sposób, że robimy cały album, nie? Będzie naprawdę grubo. Mi się już podoba to, co mamy. Będzie dużo, dużo gości. Wtedy też, wiesz, planując epkę znowu we dwójkę, nie chcieliśmy zapraszać dużo gości. Wiesz, epka, nie ma czasu nawet na gości. Chcemy jeszcze powiedzieć coś od siebie, wiesz, ale w końcu będziemy mieli płytę i otworzyliśmy właśnie listę gości, spisaliśmy ich wszystkich. Nic na razie nie zdradzam, ale i producentów, i wykonawców. Zapowiada się po prostu ciekawie. Nie? Dokładnie. No i jeszcze, no chciałem też jeszcze powiedzieć o swojej tutaj, swoich planach na swoją solową płytę, no dokładnie, bo wiesz, bo to jest jakby też, kurczę, takie niezbyt fajne. Nie, żartuję. Nie, jeżeli chodzi o moją płytę, to po prostu, wiesz, to też jest dla mnie jakby nowy przełomowy moment, ponieważ, kurczę, założyliśmy z chłopakami, z którymi jeździmy ogólnie, gramy koncerty na żywo z całym bandem, z całą ekipą po prostu, naszą z Kurnika, po prostu postanowiliśmy, że kolejna płyta będzie funkowa, nie? Że chcemy po prostu zrobić, pyk, chcemy zrobić całą płytę, która będzie instrumentalna, więc już się spotykamy na takie jam session, mamy, wiesz, masę takich pomysłów fajnych. Cała płyta będzie właśnie zagrana na instrumentach i w 90% będzie śpiewana, nie? Także to też jest jakby nowe wyzwanie dla mnie, wiesz, nie wiem jak to wyjdzie, wiesz, koniec końców, ale zapowiada się też ciekawie, nie? Jarecki w kontekście. Dokładnie. Nie, to wszystko z tego, co ja jeszcze powiem o Jarka materiale, który tam przygotowujemy, to będzie naprawdę grubo syto, będzie dużo, bardzo melodyjnie, wiesz, cała płyta jest zaaranżowana naprawdę mocno muzycznie, bardzo fajnie, to nie są jakieś tam szesnastki, lupy i tak dalej, tam są bridge, trąby, gitary, wiesz, gruby przelot muzyczny, ale dodając do tego
turbo humor Jarka. Nie ma tam kawałka, który, ja nie wiem, z tych pomysłów co są, to nie słyszałem na razie kawałka, który mówił o czymś poważnym. Nie? Wiesz, wszystkie są po prostu, wszystkie są, że tak powiem, takie naprawdę z dystansem i z jajem, wiesz. Koncepcja humorystyczna plus fajny, dobry funk, nie? Boimy się troszeczkę, jak to będzie wszystko przyjęte przez ludzi, ale myślę, że pozytywnie, nie? Przede wszystkim, prawda? A po drugie, a dopiero w drugiej kolejności przyjęcie. Proste. No, czyli funk, nie? Czyli po prostu, wiesz, to też jest spełnienie marzeń, jeżeli chodzi o muzykę funk, nie? Zawsze marzyłem o tym, żeby zrobić taką płytę, nie? I to w końcu się, wiesz, jakby ziści. Bardzo się cieszymy. Tak jak przekazał nam George Clinton, utrzymujemy funk przy życiu. Ze mną Jarecki, Jarecki BRK. Bądźcie z nami cały czas. Tak jest, tak jest, tak jest. Dzięki. Super, fajnie, naprawdę fajnie, okej? Okay? No to dobra.